Po południu do szpitala, w którym leży Przemek, przyjeżdża Michał. Trener wciąż ma wątpliwości, czy chłopak sam świadomie zażył tak dużą ilość sterydów. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem odwiedzić Przemka Wokickiego, który został przyjęty wczoraj. Tak, oczywiście może pan go odwiedzić, bo odwiedziny są do 15, ale proszę założyć fartuch ochronny, dobrze? Jasne. Tutaj jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja nie wiem, co ty sobie myślałeś, jak tu pracuję 10 lat, nie było takiej sytuacji. Są ludzie, są kontakty. Ale ja po prostu nie miałem jak dać znać. Nie ma telefonów? Nie mogłeś napisać chociaż SMS-a? Przecież ja nawet nie wiem, gdzie jest mój telefon. Super, no to teraz już wiem, dlaczego wszystko zawalasz. Jesteś kompletnie nieogarnięty. Zaraz się wszystkiego dowiem. Spróbuję. Czego spróbujesz? Niemcy się już obrazili, bo ich wystawiłeś. Nie będą u nas zamawiać. Jezu. Wiesz, na jakie szkody naraziłeś firmę? Wiesz, kto je pokryje? To może ja się wypiszę ze szpitala na własne żądanie, no. No raczej. I to jak najszybciej. Musisz naprawić to, co zawaliłeś. Wiem. A wiesz, ile osób chciało mieć twoje stanowisko? Wiesz, ile? I szczerze, każdy, nawet tu w tym szpitalu, byłby lepszy Michał, od ciebie. Proszę tam wyjść. Ale kim pan jest? Proszę opuścić tą salę. Nie będzie mi pan mówił, co mam robić. Jestem jego szefową, on moim podwładnym. Proszę panią, tu nie ma podwładnych, tu są pacjenci. Proszę opuścić tą salę. Proszę, pójść ze mną. Niech pan mi puści albo wezwę ochronę. Proszę bardzo, najlepiej niech pani jeszcze wezwie policję. Czy pani zwariowała? Nie widzi pani, w jakim on jest stanie? Żyje, myśli, mówi, oddycha, nic mu nie jest. Może niech pani już idzie, co? Wie pan co? Żeby coś w życiu osiągnąć, trzeba walczyć i pracować, ile wlezie. To są słabe usze i lenie i tylko porządnie motywowani mogą coś zrobić. Może idź już stąd, kobieto, bo zaraz nie wytrzymam i to ja wezwę ochronę. Przemek, pogadajmy. Tak, tylko muszę chyba teraz jechać do pracy. Jakiej pracy? Spokojnie. Nigdzie nie musisz jechać, nie słuchaj jej. Ale ona mnie wyrzuci. Nie ma prawa cię wyrzucić. Zresztą, gdybym był na twoim miejscu, to sam bym rzucił tę pracę. No i gdzie ja pójdę? Przecież wiesz, jak jest z pracą. Chłopie, znasz dwa języki, masz duże doświadczenie, na pewno coś znajdziesz. Posłuchaj mnie. Nie możesz dać się tak traktować. Masz rację. Ja już nie dam rady. Ona ciągle dzwoni, pisze, żąda, żebym był na każde jej zawołanie. Wiedziałem, że Tomek ma towar. On był pod prysznicem. Położył torbę. Zażyłem wszystko. Żeby już mieć spokój, żeby już więcej nie użerać się z tą menadżerką. Przemek, zawalcz o siebie. Inaczej to się nigdy nie skończy, rozumiesz?